No dobra, to mam chwilkę przerwy, więc może trochę o rzeczach, które według mnie są potrzebne na taki wyjazd. Numer jeden to wyciągarka. I to wyciągarka, której jesteście pewni i która będzie działała, a nie tylko wyglądała. Już parę razy mi się tu przydała i mocno ułatwiła wyciąganie się z opresji. Wiem, że można high liftem, że można kombinować, ale w awaryjnych sytuacjach albo kiedy trzeba to szybko zrobić, no to wyciągarka, a nie bawienie się tirforem albo innymi rzeczami. Oprócz tego do wyciągarki zapasowa lina. Ja mam dwie, mam 10-metrową albo 15, nie pamiętam. Leży tutaj akurat z kitrana po wczorajszym. I dodatkowo mam jeszcze 30 metrów schowany głębiej. Cały sprzęt do wyciągania włożę na dachu. Może będzie widać w tej skrzyni czarnej. Z jednego prostego powodu, bo już parę razy miałem w środku go schowanego i wyciąganie go i wyciąganie toreb, jedzenia, ciuchów, przewalanie tych gratów jest masakryczne, w szczególności w nocy, jak jest ciemno i się spieszysz. Oprócz tego druga rzecz, trapy. I to trapy solidne. Miałem przez rok czerwone, czy tam pomarańczowe trapy dość popularnej firmy w wersji HD, ale niestety po pierwszym użyciu, czy tam drugim użyciu zostały negatywnie zweryfikowane i po prostu się rozsypały. Idąc dalej, te linki tutaj, o, warto to mieć. Znaczy, u nas mówią, że to wygląda dla picu i że to jest lancerskie. Ja je założyłem jakiś czas temu, zazwyczaj mam je zwinięte. Tutaj bardzo się przydają, w szczególności na wąskich drogach. Odsuwają idealnie gałęzie i nic nie wali w szybę. No, nie uszkodzisz szyby. I przy okazji też warto, nie jest według mnie to konieczne, ale przydatne, to snorkel. Tutaj jakichś takich brodów nie miałem dużych, żeby był potrzebny przed wodą, ale na takich drogach, w szczególności jak jedzie się za kimś, no oszczędza filtr powietrza i nie trzeba pamiętać o tym, żeby go co chwilę czyścić. Czyli duże liny, no tak, krótka dziesiątka i trzydziestka to wydaje mi się minimum, bo pomimo tego, że jest tu dużo drzew, to większość jest cieniutka i nie zawsze wystarczy ta lina, co jest na wyciągarce. Apteczka, podstawowa apteczka, nie korzystałem z niej i mam nadzieję, że nie będę musiał korzystać, ale mam tam zapas podstawowych leków, plus opatrunki i tego typu rzeczy. Szpadel, jeden to podstawa, ja mam dwa, krótki, wiadomo po co, i na awaryjne sytuacje tu zamocowany długi. Łatwiej jest nim wejść, wyciągnąć coś spod samochodu, pogrzebać pod samochodem. Jeszcze z takich ważnych rzeczy, nie wiem jak to się nazywa, to survivalowcy będą wiedzieli, taki podręczny plecak. No jakby się coś stało i musiałbym iść. Tam mam, no teraz mam w nim bajzę. Dwie butelki picia, piła, ciepła bluza. To kosztuje grosze, a może życie uratować. To jest taki kocyk, no taki jakby śpiwór foliowy, termiczny. 14 zł, 15, jakby ktoś chciał. Może 20, ale nie więcej. Mało miejsca zajmuje, ale się przydaje. Tam zapalniczki. Tu jeszcze mam dyski twarde. I tego typu rzeczy. Co jeszcze? Wodery. Wodery moim zdaniem to podstawa. Te też tutaj leżą po wczorajszym. Wobec tego nie ma jak sprawdzić, czy się da przejechać, czy nie. No, można ryzykować, ale nie ma to sensu. No i to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy
A, no i opony. Można, tak mi się wydaje, na Atekach. Ja mam coś taką hybrydą Ateka i MTeka, co pozwala mi na autostradzie jechać normalnie, bez stresów, a w terenie też dają radę. Tak to wygląda. I oczywiście obniżenie ciśnienia. Ja obniżyłem, z przodu mam chyba 1,4, a z tym teraz coś koło 2. Normalnie tu mam 2,1, a z tyłu 3 atmosfery. No i najważniejsza rzecz. Nie wiem, czy będzie widać, gdzie to jest. Kanistry na paliwo. To jest tak, że są te stacje benzynowe. Nawet są co kilkaset kilometrów. Jego problem polega na tym, że możesz się wbić w dzicz i nie wrócić. Tak jak ja mam teraz taką sytuację, że muszę szukać stacji benzynowej. Znaczy, na szczęście mam jeszcze zapas tam 40 litrów tego paliwa. Ale droga, którą chciałem jechać właśnie do stacji benzynowej, okazała się nieprzejezdna i muszę, w sumie wyjdzie około 200 km nadrabiać. No i jakbym nie miał tego paliwa, to byłby duży stres. Jeszcze z takich przydatnych rzeczy, dużo kabelków. Dużo kabelków do ładowania, do USB, do telefonu, do całego sprzętu. I to najlepiej po 2, ja mam nawet po 3 każdego rodzaju. Dlatego, że na przykład kabelek, którym ładuję tablet, odmówił mi posłuszeństwa i tablet przestał się ładować. Ja na tablecie mam wszystkie mapy. I tak a propos, też przed wyjazdem przygotować sobie szkic trasy, taki z grubsza, wyszukać informacje w internecie i nanieść pineski, gdzie są stacje benzynowe i wszystkie inne przydatne miejsca, i mieć mapy offline'owe, bo tutaj internetu nie ma. Nie ma zasięgu Google Maps, to w ogóle zapomnijmy o tym, żeby to działało. Z takich jeszcze rzeczy, które się przydają, ja śpię w środku, więc mam Webasto, które niestety nie działa, odmówiło posłuszeństwa. Markiza nie jest potrzebna, ja nigdzie się nie zatrzymywałem, no chyba jakby padał deszcz na dłużej, to tak. Mam dwie kuchenki, walizkową, taką klasyczną, turystyczną, jak chyba wszyscy mają. I mały palnik. O, tutaj go mam. Gdzie on jest? Taki mały palnik na szybką kawę. Nawet kartusze duże. I cały czas tego używam. Jakoś tej kuchenki duże nie chciało mi się wyciągać. Ciepłe ciuchy. Dobry humor. A, no i jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem, że mi brakuje trochę. To są światła. Z przodu mam dwa takie dodatkowe. Widać, już zaparowane po wczorajszym brodzeniu. Z AliExpress lampy, one mają tam teoretycznie po 72 W. I one z przodu wystarczają. Natomiast już widzę, że przy takim samotnym jeżdżeniu przydałyby mi się światła na bok włączane, światło z tyłu. Te światła na bok najlepiej z taką regulacją, żebym albo świeciły w bok w ścianę lasu, jak gdzieś stoję, albo żebym mógł je ustawić, żeby świeciły w dół. I to chyba wszystko z takich ważniejszych rzeczy. Lodówka, mam lodówkę dużą. Moim zdaniem nie jest to potrzebne. Można bez niej się spokojnie obejść, no chyba żeby było bardzo ciepło. No teraz jest tak, nie wiem, około 10 stopni, więc to jedzenie wytrzymało bez tej lodówki. Aparaty, kamery. Drona, tak jak się orientowałem, to raczej nie można wwieźć do Rosji. Trzeba mieć jakieś zgody. No ja chciałem uniknąć sytuacji, że na granicy będą mi robili przez to problemy. No i jeszcze jedna przydatna rzecz to inwerter
czyli możliwość podpięcia urządzeń zasilanych na 220. Nie mówię tu o suszarkach, ekspresach do kawy. Ja mam taki prosty 600 watowy z czystym sinusem, do którego podłączam komputer, ładowarki od kamer i czasem nawet telefon. I suma summarum jest to tańsze rozwiązanie niż szukanie zasilaczy na 12 V tam do Nikona, Canona i tego typu rzeczy, tylko kupić jeden inwerter, który ma zastosowanie z wieloma urządzeniami. No i organizacja całego bajzlu w środku. Mnie niestety tej organizacji brakuje trochę, ale tak, żeby rzeczy, które są bardzo potrzebne i właśnie w awaryjnych sytuacjach, żeby były na wierzchu, to żeby były dostępne pod ręką. A, no i jeszcze jedna ważna rzecz. Tak jak widzę, na razie używałem tylko do ogniska i to się przydaje, bo w ciągu 5 minut można przygotować drewno na całą noc. A to piła i to najlepiej rzeczywiście piła spalinowa, bo te mostki, przez które jechałem, to były właśnie zbudowane ze ściętych drzew i powiązanych drutem, albo nawet nie powiązanych drutem. Nie daj Boże, taki mostek będzie lekko uszkodzony, no to łatwo można go naprawić, po prostu idąc do lasu, ścinając parę drzew i kładąc je na tym, co już tam jest zmurszałe. No ja nie miałem na razie takiej potrzeby, ale inaczej, gdybym jechał w ciągu dnia przez most, na którym miałem tą nieprzyjemną sytuację, to pewnie najpierw bym ściął parę drzew, żeby wzmocnić konstrukcję tego mostu. Nie zrobiłem tego, bo mi się nie chciało, no i przez to miałem sytuację, jaką miałem, czyli po prostu most się zawadził pode mną. I tak, światła CB na przykład ani razu nie odpalałem. Może jakbym jechał w dwa samochody, to tak. Dobre wycieraczki, zapas płynów, podstawowa apteczka części. Każdy samochód ma trochę inne wymagania, no ale tak, żeby można było samemu albo nawet gdzieś podjechać i żeby ktoś to zrobił, wymienić i naprawić. Podstawowe klucze, narzędzia, książka serwisowa, tak żeby, no jak ktoś się nie zna do końca, to żeby, tak jak ja, to żeby krok po kroku zobaczyć, jak nie wiem, wymienić piastę albo cokolwiek. Albo wcześniej pooglądać na YouTube. A przede wszystkim, tak jak mówiłem na początku, no podstawowe rzecz to mieć główną trasę i parę wariantów, no bo do końca nie wiadomo, która droga będzie przejezdna, a która będzie nieprzejezdna. A tak super, bezpiecznie, ludzie spokojni, ciekawi, po jakiego diabła ja tam przyjechałem. Zero jakiejś wrogości, zero negatywnego nastawienia. Bardziej takie zaciekawienie. Tyle.